Dobra, jestem z powrotem. Znowu przy tym gościu, co tak naparza. Ale zanim oczywiście się za niego weźmiemy, to najpierw wybijmy tutaj towarzystwo. A następnie, kurde, ten pojazd. Dokładnie tak, o to chodziło. Trzeba było ten pojazd, kurde, tak ładnie załatwić. Oczywiście na razie mi się to nie zalicza do misji, aczkolwiek podejrzewam, że jest to też bardzo ważne. Więc dlatego zawsze w razie co trzeba... Skąd on się pojawił? Powiem wam szczerze, że kurde, jest ładna zadyma. Ale mi się udało oczywiście wyleczyć, więc teraz możemy iść dalej. W końcu, kurde, bo... Troszeczkę przyznam, że na tym momencie sobie siedziałem. Wow, 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 wow. Dobrze, że oni musieli się przeładować. Jezus Maria. Przez chwilę myślałem, że już po mnie będzie. Ale przynajmniej dalej żeśmy zaszli. To się nazywa... Czy to jest? To jest chyba Maryja, Bogu Rodzica. Ej, bez kitu, posąg Maryi Bogu Rodzicy jest tutaj. O, proszę. Ale fajnie. Fajna taka... Że tak powiem, ciekawostka. No to już będę mógł sobie to odhaczyć i nie będę musiał o tym wspominać. To chyba to samo. O, elegancko. Dobra, udało nam się tutaj w miarę szybko dostać, więc w sumie... Serio. Chwilę po tym cięciu udało mi się tutaj w miarę szybko nadrobić. Tak więc to pokazuje, że jednak daję sobie radę bezproblemowo. I znowu teraz z tymi tutaj trzeba będzie. Ale na szczęście mamy tutaj apteczkę, więc możemy się szybko ten... Szybko wyleczyć. Idziemy jakimś mostem? Co to kurde jest? Ty, ale fajne przejście. Eleganckie bym mógł powiedzieć nawet. Dobra, jep, 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 jep. Że co, kurwa? Skąd? Jesteśmy, gdzie jesteśmy, uwaga. Dobra, teraz raptem nie zginąłem, więc nie wiem, czy oni wtedy rzucili jakimś granatem, czy o co tu chodzi. Nie kumam. Kompletnie tego nie rozumiem. Kurde, ale trochę mnie irytuje to, że Manon się tak nie mieści, kurde, w drzwiach. Ulana, kurde. Tak to się robi, proszę państwa. Tak właśnie trzeba było to załatwić. Teraz przynajmniej mam chociaż troszeczkę... Mam troszeczkę chociaż tego... życia. Więc zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Trzeba poszukać oczywiście apteczek, no bo trochę lipa ze zdrowiem. To myślę, że każdy raczej to powie, patrząc na mój stan zdrowia. A i oni tu się kryją. Śmiecie jedne. Dobra, tak więc teraz muszę oczywiście więcej apteczek znaleźć, no bo mój stan zdrowia jest krytyczny, bym powiedział, bym rzekł nawet. O, ktoś tu lampę dostał, poszedł spać. W ogóle gniję trochę z tego, że oni kurde zza ściany potrafią strzelać. W sensie, że... No kurde, ja strzelam w ścianę, to oni nie dostają, ale raptem kiedy oni strzelają, to ja mam dostawać, tak? Czemu gra wyznaje takie głupie, podwójne standardy? Znowu mam opłakany stan zdrowia, jak ja to przeżyję? Dobra, mam troszeczkę HP, chociaż troszuńkę.
obserwujemy wszystko dokładnie. Już jestem. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Bo tutaj na froncie, kurde, jechane z koksem będzie. Oh shit. Haha, trzeba było, kurde, uciec. Bardzo dobrze. Następny, tutaj niech przyjdzie pacjent. Do odstrzału. No, patrzcie, kurde, już oknami nawet tutaj przyłażą głąby. O, jest! Jest amunicja, znaczy apteczka. Jaka amunicja. Jest, udało się. O, kurde. Spokój, spokój, bo teraz coraz więcej ich przyłazi. Spokój, uspokój się. Dobra, sprawdzamy, widzę, że już tam łepek się pojawia. Lewo, prawo, lewo. O, czyżby tutaj? No, ktoś się tuż wysadza. Nieźle, kurde, co za dzbany. Co za dzbany, kurde, i melepety. Oni, kurde, to są... Nie wiem, kogo oni biorą do tego wojska? Chyba jakichś samych, kurde, debili, nie? Bez kitu. Dobra, idziemy tędy. Wywalony już w nich. Idziemy sobie teraz jakimiś takimi kamiennymi ścieżkami. Kurde, to trochę wygląda ciekawie, jeżeli chodzi o... Jezus Maria, co to było? Przepraszam bardzo, chciałbym wiedzieć, co to było. A, nie dowiem się, okej, dobra. Mogłem się tego spodziewać. Oczywiście musiało tutaj dwóch łebków już przyjść. A nawet nie dwóch, bo jest ich cała horda. Spokojnie, każdemu wystarczy dostać w pysk. Ja mam dużo amunicji, tak więc spoko, luz. Każdego nakarmię. Każdego głodnego Niemca nakarmię. Zaczynamy zabawę. Trzeba kolejnego, kolejną ciężarówkę zniszczyć, albo kolejny pojazd. Będzie ciekawie. Elegancko. Wszystkie ciężarówki, a raczej wszystkie te takie pojazdy zostały zniszczone. Teraz moglibyśmy kierować się do wyjścia w sumie. Ale pytanie, czy jest tutaj to wyjście? Ty, no jest. Stoi przed nami otworem. Co za, kurde, dzbany, oni już mnie tam w ogóle szukali, ja tak, kurde, do drzwi podchodzę, jelo, nara, zicho, kurde. The European air war that started with the RAF in the Battle of Britain was continued by the forces of the Army Air Corps. Nimble fighters piloted by brave young men roam the countryside, attacking any target of opportunity, disrupting the German war machine on the ground and in the air, while heavy American bombers make daring daylight raids against the Third Reich. But there was a heavy price to be paid. By war's end, almost one out of every 10 Americans killed had been a member of the 8th Air Force. Moi drodzy, Monte Cassino zdobyte, udało nam się, w tym momencie już jesteśmy kolejny rozdział do przodu. Jako że w tej grze mamy 7 rozdziałów, tak więc teraz będziemy 6 sobie zaczynać i zaczniemy go sobie od razu. Tak, jeszcze teraz go sobie zaczniemy od razu, żeby nie było, a jutro, jak jutro będę nagrywał, to już po prostu nagram finałowy rozdział i będę miał już serię zamkniętą. Ale fajnie, kurde, 2 lutego, ja już będę miał całego Medal of Honor Underground zamknięty. Zamkniętego, przepraszam. Nie zamknięty, tylko zamkniętego. Siemano, ziomuś. Co tam, jak tam? Welcome back, Manu.
Things around here are going to get even more hectic than they were before. The OSS is recruiting a new agent for a very specialized mission, and I think we've got our man. Remember that young ADC pilot who got you out of North Africa a year and a half ago? A lieutenant named Jimmy Patterson? I've kept my eye on him since then, and lo and behold, he just got himself nominated for the Medal of Honor. I'm going to see him tomorrow. If he decides to accept our offer, I want to make you his boss. My gut tells me the two of you will make a good team. Not all the details of his mission have been worked out yet, but I do know that it's got something to do with the Nazis' vengeance weapons program, which brings us to the subject of your next assignment, the V-1 Buzz Bomb. We've received mixed intelligence over the past 2 years about their efforts to build a long-range, self-guiding flying bomb, so we weren't sure they'd ever be able to manufacture these weapons in mass quantities. Unfortunately, as we discovered this past week, they have. One of these V-1s, powered by its pulse jet engine, can travel from its launch site in the French countryside to the heart of London in about 15 minutes. Some Spitfires on patrol have been able to knock down a few in mid-air, but for the most part, they get through to the city without any trouble. A few of these things have hit near my office at Whitehall, and I can tell you firsthand that it's not a pleasant experience. Some of the junior staff were at a pub that got hit. The impact crater was big enough to park a Liberty ship inside. No traces of the men were ever found. As soon as the 8th Air Force takes out a launch site, new ones spring up like weeds somewhere else. They've even air-launched a few of these missiles from specially modified Luftwaffe bombers. We've got to put a stop to this. Your mission is to disrupt their V-1 manufacturing line and to secure the deployment information for the bombs that have already been shipped out. You leave tonight at 1900 hours. Be careful, Mano, or I'll have to find someone else to watch over this Patterson kid. No to zostaliśmy ostrzeżeni, ponieważ teraz wrogowie są coraz silniejsi, moi drodzy. Tak więc... no, będzie kurde grubo. Oj, będzie grubo. Ja pierdzielę, no. No, to właśnie ten oto ziomek tutaj do nas mówił. Tak, więc proszę się ładnie z nim przywitać. I mamy już rok 1944. O kurcze pieczone. Elegancko. Elegancko. No to zobaczmy, co na nas teraz będzie czekać w tym momencie. Oj. Misja 17. Plany zniszczenia. Zadania. Znajdź plecak z materiałami wybuchowymi. Zdobądź plany fabryki. Aktywuj generator. Uruchom tramwaj. Misja 18, moi drodzy. Tak jest, jesteśmy na 18 z 24 misji. Ale poczekaj ta sekundę, dajcie dosłownie mi... Okej, moi drodzy. Jestem z powrotem. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale z Włoch, z Monte Cassino, przenieśliśmy się już do Francji, czyli do domu wróciliśmy. A dokładnie to jesteśmy w Lili, chyba tak to się nazywa ta okolica. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, będzie totalna zadyma teraz, ponieważ teraz to już, tak jak zresztą powiedział nam nasz tutaj, kurde, koleżka, no będzie się działo. Teraz strzelbą możemy lecieć. Strzelba jest zajebista, bo ona wszystkich na hita bierze. W ogóle kuźwa, jak ten teren zajebiście wygląda. Ja cię sunę. Urok gier z szaraczka, no nie? I w ogóle takich starych gier, starych takich, kurde, strzelanek FPS-ów. Naprawdę, kurde, mega to buduje klimat. I w ogóle znowu jesteśmy w tym zakazanym lesie z Harry'ego Pottera, kurde. Co tu pisze? O, dobra, nic nie widziałem. Ślepy jestem, ślepy krecik, który puka w taborecik, swoją drogą. Czyżby za mną ktoś był? Ha, 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 chodź tutaj, koleżko, zaraz zrobimy polowanie na tego, na królika Baxa. Gdzie jest ten królik? Czy tu... A, u góry jest. Kurde, ale ile mi HP zjebałeś, gościu. Czy zjebałeś? Zjechałeś.
Elegancko, patrzcie w ogóle na to, jak ja ich kurde dojechałem, ja pierdzielę. Ojoj. Ja wiem, że jestem z tym oczywiście uciążliwy, ale mam nadzieję, że nikogo, nie wiem, nie denerwuję tym, że ja czasami jestem tak dosyć cicho w tej serii, że czasami są momenty, gdzie ja na trochę dłużej zamilknę, ale musicie wiedzieć, że to jest... Medal of Honor nie różni się niczym od innych gier, a mianowicie nie różni się chociażby tym, że muszę się po prostu skupić od czasu do czasu, tak więc jeżeli komuś to przeszkadza i woli na przykład trochę żywszy komentarz, gdzie ja tam, nie wiem, na bieżąco cały czas gadam i tak dalej, no to no przepraszam, no ale no niestety po tej serii raczej tego bym się nie spodziewał, ale na szczęście jeżeli chodzi o takie też żywsze komentowanie, takie najbardziej żywe, to jest przy okazji, kiedy wam mówię odnośnie ciekawostek i tak dalej, ale teraz po prostu może trochę cichszy jestem, dlatego że się chcę po prostu w nadzwyczajnym świecie skupić. Dobra, do Aufac mamy 1 km w prawo albo Lille. My do Lille mamy się kierować, a tutaj co będzie? Jakaś ścieżka, kurde, wilki wyją. Masakra, co tu będziemy mieli? Zbiorowisko! Frajerów. Nie widziałem, że ona tam... Znaczy ona, on trzyma granat. Już jest przyzwyczajony, że gram żeńską postacią. To tak trochę zabrzmiało, jakby kurde same kobiety tutaj były. Oczywiście nie obrażamy płci pięknej. Jezus Maria! Co tu się odpierdziela? Do Aufac na lewo. Ale nie wiem, czy my chcemy jeszcze iść do Aufac. Bo ja bym tutaj poeksplorował trochę tych... No kurde, patrzcie. Wy to widzieliście? Patrzcie, ile kurde żeśmy sobie... życia nadrobili. No to jest coś pięknego, przeca. O, nie byłem przygotowany na to, nie byłem na to przygotowany, nawet nie wiem skąd do mnie strzelają, to po pierwsze. A, stąd. Ale to cię szybko zdejmiemy. Ja się wyleczę, ja tutaj kurde... trochę sprytny będę i się pójdę wyleczyć. O, i mam full zdrowia. Dobra, zobaczmy najpierw ten tutaj teren, bo ja tu widzę, że tutaj spora gromadka na mnie czeka. No, i po co tak cwaniakowałeś? Po co ci to było? Po co ci to było? Nie wiem, nie rozumiem. Ale jeśli chcesz, no to możemy się bić, jak to mówi klasyk. No i powiedzcie mi, że ja z debilami tutaj kurde nie walczę. No kurde debile, po prostu. Co oni odpierdalają do chuja? Znowu mamy, kurde, apteczkę. No teraz to, kurde, nas obdarowali, jeżeli chodzi o życie. Nie, żebym się czepiał, bardzo się cieszę z tego powodu, ale szkoda, że dopiero teraz, bo gdy ja serio potrzebowałem, to gra miała to totalnie w dupie. A teraz raptem, kurde, co, przypomniała sobie? Gościu, ja cię stąd zdejmę, spokojnie. Ale spadł kurde z góry. Ja zawsze to właśnie w takich FPS-ach zawsze to uwielbiałem robić. Tak ich z góry zrzucać, no nie?
Dobra. Elegancko. Elegancko. O, patrzcie, kurde, jeszcze więcej, jeszcze, kurde, trzeba było nakarmić kogoś ołowiem. Tutaj już nie ma żadnej dalszej ścieżki. Czyli dostaliśmy się do ślepej uliczki, tak zwanej. A nie? Bo tam u góry widzę. Co ty myślałeś, że ja cię nie zauważę? No kurde, gościu. No tu mamy następną ścieżkę. Tylko że, kurczę pieczone, mnie ciekawi jedna rzecz, bo ja tak poleciałem do przodu, ale przecież tam jeszcze do Lille była droga i jestem ciekaw, co tam było, bo jeżeli tam ominąłem jakieś, kurde, jakiś podpunkt misji, no to lepiej się teraz cofnąć i ogarnąć, kurde, petardę i zobaczyć, co tam ominąłem. Tak więc cofnijmy się może do tamtych znaków. Daleko raczej chyba iść nie musimy. Nie pamiętam w sumie, to raczej aż tak daleko nie było, tak więc sobie trochę teraz poskaczemy i przy okazji Manon się trochę pobaguje, bo jak to ona ma dosyć, kurde, wiecie, grube i kościste nogi. Ale kurde, powiem wam szczerze, że jak na taką główną bohaterkę, to mega odważna ona jest, kurde, niczego się nie boi. Idziemy teraz tędy. Do tamtych znaków trzeba się cofnąć, czyli to nie tędy, tylko tędy, o, tędy, o, tędy, o, tędy, o. Tak jest. Tutaj jeszcze nie byliśmy. A warto tutaj podejść. Dokładnie tak, bo chociażby tutaj mamy frajerów, którzy... W ogóle co oni mają za stroje dziwne? Tak w bluzie, w kapturze chodzą? To ich było stać na takie rarytaski? Najwidoczniej było ich stać. Cóż poradzić? I gdzie to nas zaprowadzi ta droga? A, tutaj. Się tak zastanawiam, skąd we mnie trafia typ. Skąd mnie widzi? Jakieś powiadomienia ciągle dostaję na telefon, to mi się już przestaje podobać. Chyba, że zapomniałem tego, transfer danych wyłączyć. Co jest bardzo w moim stylu, muszę przyznać. Aha, i chyba finalnie tak czy siak dochodzimy do miejsca, gdzie byśmy wcześniej doszli. Tak mi się wydaje, że tutaj właśnie mieliśmy iść. W sensie inaczej, że tutaj byśmy doszli.